Choć wiał chłodny wiatr, to na murawie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji było gorąco. Rozegrano mecze o Puchar Starosty Kutnowskiego, a wydarzenie wpisało się w obchody 150-lecia powiatu kutnowskiego. Starostwo zorganizowało mecz wspólnie z Zespołem Szkół nr 4 imienia Zygmunta Balickiego w Kutnie Azorach. Wielki triumf przypadł zespołowi szkół nr 3. Na drugim miejscu plasował się zespół szkół nr 1, zaś na trzecim zespół szkół nr 2. Poza podium pierwsze liceum imienia generała Dąbrowskiego, zespół szkół nr 4 i drugie liceum ogólnokształcące imienia Jana Kasprowicza. Ostatnim akcentem rozgrywek był mecz między nauczycielami i samorządowcami z powiatu, a samorządowcami z miasta Kutno. Tutaj zwycięstwo należało do połączonych sił powiatu i nauczycieli. Wygrali oni bowiem 3-0. Wybrano również najlepszego zawodnika, którym został Sebastian Włodarski, oraz najlepszego bramkarza, a nim został Mateusz Kazimierczak.